Kolorowe, ruchome i żywe. Mowa oczywiście o szopkach bożonarodzeniowych, które stanęły w wielu miastach w województwie śląskim. To mysłowicka dzielnica Kosztowej, parafia Matki Boskiej Częstochowskiej. Parafianie wykonali tu dużą, ruchomą szopkę ze śląskimi akcentami. No, pracujemy tu wszyscy, no, przed barburką my zaczęli, no, ale tak powoli, no. Wiadomo, że nie po całych dniach, tylko kilka godzin dziennie, 2-3 godziny, bo każdy ma swoją robotę jeszcze, nie? No i tak wyszło. Jest satysfakcja z efektu? No na pewno, no jest. Cieszy oko, nie? I powinna też ucieszyć oczy mieszkańców, którzy będą mogli oglądać ją po wigilijnej pasterce. W szopce można zobaczyć choćby szybko palniany, karuzele czy młyn. Są także miniatury Jerozolimy i Kosztowskiego Kościoła. Ta szopka ruchoma to jest w zasadzie dzieło naszego księdza proboszcza, który 7 lat temu do tej parafii przyszedł i z taką wizją przyszedł takiej żywej stajenki. Początkowo sceptycznie byliśmy nastawieni do tego, bo powiedzmy, że nie do końca mogliśmy to zrozumieć, że coś takiego na Kosztowach można, że coś takiego można zrobić. Zawsze jakaś tam szopka była, ale była to jakby miniatura tego, co jest. Ale szopkę można mieć też na własnym podwórku, przy domu. Taką wykonał mieszkaniec Zabrza Dorian Kusz i zaprasza wszystkich mieszkańców do odwiedzin. Zaciekawieni sąsiedzi przychodzą i oglądają. Szopka zdecydowanie się podoba. Wszyscy są bardzo zaskoczeni, zdziwieni i zadowoleni, ale mi się wydaje, że ja jeszcze bardziej jestem zaskoczony taką ilością, ile tutaj wieczorami przychodzi ludzi. Są zadowoleni, ja jestem zadowolony. No i są też właśnie tak zdziwieni, że aż tak duże te figury są. Duże, ale nie tylko figury, bo także żywe zwierzęta można z kolei zobaczyć na wzgórzu zamkowym w Będzinie. Tu na odwiedzających czekają m.in. kuce, osły i kozy. Szopkę można oglądać od 22 grudnia aż do 8 stycznia, czyli przez cały ten długi weekend Trzech Króli. I to jest szopka, która już od 10 lat powstaje w porozumieniu między miastem a parafią Świętej Trójcy w Będzinie. Aż żal pomyśleć, że za jakiś czas święta dobiegną końca, a szopki trzeba będzie rozebrać i gdzieś schować do przyszłego roku.